proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Znajdujemy się na foyerze Teatru Adama Mickiewicza. No to jeżeli teatr, to albo reżyser, albo oświetleniowiec, albo aktor, albo aktorka. Tym razem aktorka. Gościem moim i Państwa jest pani Teresa Dzielska. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. To jest taki cykl. Przyznam się szczerze, że trochę stremowany jestem, bo tak przy pięknej kobiecie to ciężko mi się rozmawia. To jest taki cykl, gdzie zadawane są zawsze te same pytania, ale wiadomo, odpowiedzi są różne, więc pierwszy Częstochowianka na pewno nie. Na pewno nie. Nikt w Teatrze Częstochowskim nie jest z Częstochowy. Chyba nie. Nie, nikt, nikt, nie. Nikt. Wszyscy przyjezdni. Nie. Ci, którzy byli z Częstochowy, wybyli z tej Częstochowy. Dokładnie. Czasami grają. A skąd to do nas przybyłaś? A z samego południa, z Limanowej. Jestem tak zwaną góralką niskopienną. Poważnie? To. I tam w ogóle początek swojej przygody z teatrem? Tak, w Domu Kultury. O, czyli tak oczywiście. Normalnie, standard. Standard, oczywiście. To się, jak to mówią, wyssało z mlekiem matki. Ale powiedz mi, Teresa, to ile ty miałaś lat, jak zaczęłaś się w ten teatr bawić? No mało, bo tak naprawdę już od 6 roku życia. Już? Pierwsze występy, tak. Mhm. 6, 7. 7 lat miałam, kiedy wystąpiłam przed zerówką. Czyli byłam w pierwszej klasie podstawówki, wystąpiłam przed zerówką. Mhm. Mówiłam wiersz Parasol. Proszę. Który to potem powtórzyłam na egzaminach wstępnych. No, on mnie przepuścił do drugiego etapu. Mhm. Nawet taka humorystyczna taka anegdota powstała. A to jest tak, że tobie się udało za pierwszym razem? Tak. Tak. Dobrze powiedziane, udało, bo to jeżeli chodzi o egzaminy, to musi być wiele czynników, które w danym momencie zadziałają. Znaczy musi to też być tak, że nie mamy w szkole za dużo blondynek, to dobrze byłoby przyjąć blondynki na przykład, nie? Te blondynki jeszcze muszą mieć coś pod sufitem. Tak. Jeszcze muszą mieć trochę daru Bożego i tak po kolei mieć to jeszcze coś. Powiedz mi, ty jesteś z Częstochowskim Teatrem związana już kupę lat, nie? Tak, 17. 17 lat. 17. Ale nie ciągle. Ciągle. Takie ciągłości. Ale nie mieszkasz w Częstochowie, prawda? Przyszłam do Częstochowy, mieszkałam w Krakowie. Mm-hmm. Potem się przeprowadziłam do Częstochowy. A teraz życie tak się mi poukładało, że już od 5 czy 6 nawet Łodzi? Lat w Łodzi, potem pod Łodzią, bo przenieśliśmy się pod Łódź. Przez męża. Tak. No tak to już jest. No. Mm-hmm. Proszę Państwa, tak bo jest. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale mąż Teresy jest również aktorem i gra w teatrach łódzkich i no, również jak jego małżonka grywa w filmach. Między innymi można go było widzieć w filmie Wołyń, prawda? W Wołyniu? Jako a chyba księdza. Tak zagrał. Tak, chyba zagrał. Pamiętam, dobra. Są jakby inne, bardziej znaczące jego role, zdecydowanie, typu Pokłosie teraz. No. Teraz je na przykład robi film Broad Peak, gra Maćka Berbekę. Wielka rola, naprawdę jest teraz na planie. Żyję trochę tą jego pracą. On tak ale zaspokaja moją kamerę, moje pragnienie myśmy, kamery. Myśmy się nie spotkali tutaj, żeby rozmawiać o twoim mężu. Oczywiście, ja bym mogła o nim gadać, oczywiście, jak najbardziej. Rozmawiać o tobie. Powiedz mi jedną rzecz, bo ja przygotowując się do tego spotkania, zerknąłem w internet. Mówię, zobaczę, co tam o tobie w tym internecie piszą. Wszedłem również na Wikipedię, czyli nie wiem, bo to do końca wszyscy mówią, żeby się tym nie sugerować, bo to kłamliwe medium i tak dalej. Ale zauważyłem coś takiego, że ty zagrałaś więcej razy w serialach różnych niż w filmach fabularnych, że jednak serial jest tym miejscem. A jak tam zobaczyłem, że od 1 do 128 odcinka i później od 300 któregoś do 600 któregoś. To było fajne przeżycie, ponieważ dwie postacie grałam. Powiedz mi coś na ten temat, bo wiesz, ja nie oglądam seriali, nie mam za bardzo wiesz. Ja oglądam, ale tylko amerykańskie. Tak? Amerykańskie na HBO, na Netflixie. No ale to, no wiadomo, to co, casting jest, tak? Tak, tam akurat. Dostajesz się. No i masz szczęście, że nie dostajesz epizodu, tylko dostajesz rolę. No jak już serial, to wiadomo, że to parę odcinków, albo parę dziesiąt, albo paręset się pociągnie, tak?
No tam było wiadome, że 100 zagram, tylko to są oczywiście krótkie, bo tam 20 minut te odcinki trwają. Tam bardzo dużo wątków jednak w tych barwach szczęścia od samego początku już było. I ja startowałam do jednej z głównych ról razem z Kasią Zielińską. Kasia Zielińska tą dostała, ja dostałam jej jakby konkurentkę, ponieważ zagrałam kochankę męża. Pamiętam, jak na planie już powiedzieli, że no niestety mój wątek się będzie kończył, że tak zaplanowali. No pewnie, że mi było bardzo smutno. I pamiętam, że przywiozłam Śliwowicę Łącką na pożegnanie, grałam swoją śmierć. To było wielkie przeżycie jednak, bo w prawdziwym szpitalu na Ojomie to nie było zbyt ciekawe. I dokładnie moment śmierci grałam. To jak na serial, to mocne przeżycia i wrażenia. Taki codzienny oczywiście. I pamiętam, że postawiłam wszystkim Śliwowicę. Nawet, ale to już chyba po zdjęciach, co? Zaraz po zdjęciach, tak. Dnia, jak się żegnałam, no bardzo żałowałam, że się rozstaję. I z powodów towarzyskich, i z powodów finansowych, i z powodu w ogóle samego faktu bycia w Barwach Szczęścia, które były bardzo interesujące dosyć na początku. Teraz troszkę tam dużo się dzieje i nie wiem, bo chyba już stara ekipa prawie w ogóle nie gra. Nie gra. Chyba nie, bo nie śledzę ale tego. Ale powiedz mi jedną rzecz. Ale zakończę, jak się to skończyło z tą Śliwowicą. Mianowicie postawiłam wszystkim Śliwowicę, nawet tym statystom. Jedna z pani statystek nie wiedziała, co to jest Śliwowica Łącka i dobrze, że szpital był w pobliżu. Czyli nic się złego nie stało, ale rzeczywiście wygląda tak, że za chwilę będzie musiała skorzystać jednak z pomocy kogoś. Obróciło się to na szczęście wszystko w dobry żart. Niestety nie zobaczyłam nikogo, chociaż zapraszałam tam do tego naszego barobusu po zdjęciach nikogo z produkcji, a nagle się pojawił jeden producent i ja mówię, a szkoda, że nie przyszliście na moje pożegnanie. A on mówi tak dumnie, Jezus, też myślał, że umiera. A potem wróciłam jako siostrę. To była niespodzianka. Zapytali mnie, czy chcę zagrać siostrę. To była bardzo atrakcyjna rola. Wyszłam z więzienia, już nie byłam taka poprawna i w ogóle taka fajna rola. Wiesz, bo to jest tak, spotkałam się z panią Zofią Kocówną, także cudownie, cudowne spotkanie. Jak ja rozmawiałem swego czasu z Iwoną Hołuj, z którą się przyjaźnię, to ona mówi, wiesz, Wojtek, złapałam jakiś epizod gdzieś tam w jakimś serialu. Ja mówię, no i z czego się tak cieszysz, mówię, bo pieniążki będą. No tak. Czyli okazuje się, że jednak te seriale... One dają zastrzyk. Dają zastrzyk. Taką finansową. No, teatr to jest drogie hobby. Wiadomo, że to jest... I zaplecze... Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Jak się gra i jest wszystko, to jest fajnie, a jak się nie gra i to się nie ma, to się nie istnieje i jest problem, nie? Wtedy. No niestety, to jest tak, że to daje bardzo duży zastrzyk. Taki serial codzienny. No właśnie, bo to najfajniejsze jest... są seriale fabularne, prawda, raz na tydzień, takie zamknięte, to w ogóle... No ale umówmy się, to są takie strzały, że jak komuś idzie, to już idzie. A tak, to taki los na loterii cały czas jest. Ty masz takie rozgraniczenie, bo są tacy aktorzy, którzy w ogóle nie starają się grać w serialach, dla których teatr jest świątynią. Mało już jest takich. Słyszałam o Grzegorzu Damięckim, że absolutnie odmawiał wszystko, no ale już chyba nie, bo jednak go widać w bardzo dobrych produkcjach, bardzo dobrych oczywiście serialach i znakomity aktor. No mówię, że to też jest kwestia, bo to jest trudne tak naprawdę dla nas, zawodowców, tak? Bo to jest zupełnie inaczej zagrać przed kamerą, a zupełnie inaczej zagrać na scenie przed publicznością. To są dwa różne światy przecież. Zupełnie, ale chyba... One tak współgrają, jeśli chodzi o moje serce, że uwielbiam kamerę, uwielbiam deski teatru, które jednak nauczyły mnie tak naprawdę zawodowstwa. I jakieś takie wyczucie potem, które fantastycznie można taką prawdę przenieść przed kamerę i poszukiwać trochę głębszych jakby takich rejonów, że nie trzeba tutaj za bardzo głosem. Ja nie miałam z tym kłopotu, nigdy nie miałam kłopotu z przejściem z grania przed kamerą, żeby oszczędzić środki jednak, a sceniczne środki są no jednak bardzo wyraziste i solidne i konkretne. Głos trzeba mieć, dykcja dobra, prawda? A powiedz mi, ty liczysz, ile ty zagrałaś na przykład ról teatralnych? A zdarza mi się, że tam sobie... Jakbyśmy tak to... Koło 40? 45? A jeżeli byś tak sięgnęła do tyłu, to ta, która ci najbardziej? A i parę by było ich chyba.
Ale taka, wiesz, klątnaka, no. Myślę, że pierwszy raz Magda z pierwszego razu, to jest ciągle w repertuarze, nawet graliśmy teraz pierwszy raz z Robertem Rutkowskim. 10 lat, 11 już chyba nawet gramy ten spektakl. Jest to coś wyjątkowego w naszym życiu, ponieważ gramy tam nastolatków. Zauważyliśmy po 10 latach grania tego tytułu, że możemy mieć nawet po 70 lat, a on może będzie jeszcze ciekawszy. Tak, że to że jest tak niesamowicie napisany. Michał Walczak napisał ten tekst. To jest nasza trzecia sztuka z Robertem i praca z Tomkiem Manem. Więc my mamy taką dosyć zżytą tą naszą drużynę. I pierwszy raz, pierwsza nasza realizacja to była Piaskownica. Graliśmy w okolicy tutaj Piaskownicach Częstochowskich na przykład. Drugi raz i trzecia Amazonia. No Amazonia jakby była jakby troszeczkę czymś innym i już niestety zeszła inną formą. Może nie aż tak udaną jak tamte dwie pierwsze. Ale zdradź mi, bo tak, no przyjechałeś do Częstochowy, to znaczy, że próby jakieś chyba, tak? Tak, no teraz mamy próby wznowieniowe. No ale to już tego, co było, a czy tego, coś co nowego jest? Ach, no tak, to już... A można coś? Oczywiście, to myślę, że pani, nasza nowa pani dyrektor artystyczna, pani Magdalena Piekosz już jakby mówi wszem i wobec, że będzie to, czyż nie dobija się koni. O proszę, rewelacyjny. A jak z tańcem u ciebie? Ja kocham taniec, tak? W ogóle się cieszę, że wreszcie będzie to ruchu. Bez względu na to, jaka rola, ale to jednak tam jest jeden wielki taniec. A poza tym cudnie jest spotkać się z całym zespołem, popracować razem nad tekstem, który... Ja jestem bardzo wybredna, jeśli chodzi o teksty. No zdarzało mi się czasami, że prosiłam, że wolałabym w czymś nie chcę, że mnie nie przekonuje i starałam się rozmawiać z reżyserami. Że tekst po prostu mnie nie porusza, a jeżeli mnie nie porusza, no to po co wchodzić, no nie wejdę wtedy na 100%, wszyscy mnie znają, że co w sercu, to na języku, jak rodowita góralka. Bo ty charakterna dziewczyna jesteś. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? No bo co prawda nie mieszkasz, ale to przez wiele lat byłaś. Jak ty postrzegasz to miasto z jednej strony jako ta ludność napływowa, bo ja to tak określam. Tak, oczywiście. Tych. Jak tutaj byłaś, to jak postrzegasz to miasto? Moja Częstochowa. Tak? Lubisz naprawdę, to miasto? Naprawdę, bardzo lubię. Ja mam wielki sentyment do Częstochowy i znam tyle cudnych miejsc w niej. Tak mnie cieszy, kiedy się rozwija, kiedy jest coraz więcej jakby pięknych zakamarków, coraz więcej się dzieje. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze mi się marzy jedna rzecz w związku z Częstochową. Remont naszego teatru, który na razie nie jest możliwy przez ja władze, niestety górne władze, że władze państwa. Władze centralne nie zdecydowały się. Zlikwidowały nas, jakby z listy skasowały i widzenia. Ale to wiesz, co się odwlecze, to nie uciecze. Ja pamiętam taką sytuację, że byłem już, nie pamiętam dokładnie gdzie, ale w teatrze, który został wyremontowany, jak wszedłem do niego, to się rozpłakałem, bo taki wszędzie był chrom i marmur i wszędzie były panele. Liczę, że u nas tak nie będzie. I tak sobie pomyślałem, Boże, jak można zniszczyć tak wspaniałe miejsce, takim... Znaczy wiadomo, że nowe, że pieniądze wyłożono i tak dalej, ale to już... Także ja mam, powiem ci bardzo, mimo oczywiście, że te garderoby wyglądają jak wyglądają, ale ja jak wchodzę tam do tych garderob częstochowskich, to właśnie mówię, fajny klimat, taki PRL-owski fajny klimat jest. To, że się ledwo widzimy w tych lustrach, prawda? No, tak, na walka, światła są w dobrze, a Teresa Dzielska w jakiejś produkcji będzie brała udział fabularnej? Nie, na razie nie. Na razie nic się na to nie składa i nie zapowiada. Jakoś tak się strasznie wycofałam z życia. Ale to już jest parę lat. Tak, parę lat, ale to ale chyba... Ale to przez dziecko? Znaczy, siłą rzeczy, jak przestałam jeździć do Warszawy, bo zaczęłam też marudzić, bo ja do byle czego już nie chcę pojechać na spęd. Nie pojadę na spęd, po prostu. To nawet nie chodzi o film, ja to, jak do filmu już są, to są castingi, to są zdjęcia próbne. Bardzo trudno jest się dostać. Okazuje się, że to jest tak, że najczęściej reżyserzy castingowi już konkretnie wiedzą, jakie osoby chcą do danej roli.
No zdarzyło mi się ostatni raz chyba 2 lata temu być na takich zdjęciach próbnych, no więc to strasznie dawno. Dawno, dawno. Bardzo dawno. Ale to nie boisz się, że wypadniesz z biegu, że zapomną o tobie? Ale sobie mogę zawsze przypomnieć, to będzie większe zaskoczenie. Wielki taki comeback. Wielki comeback i znaczy nie, to oczywiście moje pobożne życzenie, ale chyba Irek daje mi że ja mocno żyję tym światem filmowym, bardzo mocno. Mm-hmm. Gdzieś ciągle się, on ciągle się pojawia, mówi, proszę cię, jedź ze mną. Jedź ze mną, ja nie lubię tych wszystkich bankietów, nie bankietów i tak dalej. Ale zawsze staram się być przy nim i z nim, i go wspierać, bo to są bardzo stresujące jednak historie, dużo obciążające, w zależności jaka rola. I on chyba daje mi taki rodzaj oczywiście tylko substytutu tego, że ciągle gdzieś jest, uczestniczy w tym świecie. A z drugiej strony ja nie chcę za wszelką cenę, bo potrafię znaleźć sobie mnóstwo bardzo dobrych rzeczy, typu na przykład założyłam teatr amatorski w Dobroniu, na wsi. Który ma bardzo duże sukcesy. Poważnie. No w tamtym roku młody teatr, 2 lata ma tak naprawdę. Mamy 17 osób, cudownych ludzi. Stworzymy taką... Świetnie. Teatr z pokoleń w ogóle. Od 16 do bez ograniczeń. Najstarszy ma 74 lata. Super. Nasza perła po prostu, moja perła, która... Bronek. To są ludzie, którzy powodują we mnie, że uwierzyłam we wszystko, z powrotem, na nowo, przypomniałam sobie, czego mnie moi mistrzowie uczyli w szkole teatralnej, więc ja mam taki rodzaj pasji nagle w sobie, że ja nie mam jakby takiej potrzeby finansowo. Nie, bo myślałem, że wiesz, że w ogóle jak gdyby się wyautowałaś. Ja sobie ciągle coś wynajdę. Mówisz, że wiesz, a miałam taki moment, że kartki zaczęłam robić, na przykład robię robótki ręczne, takie kartki i rzeczywiście do tej pory je robię, bo mam pracownię całą. Moi przyjaciele tutaj z teatru często u mnie zamawiają takie karteczki, właśnie na okazjonalne, ładne, takie różne coś. Mam taką stronę sobie prowadzę. To było w okresie przejściowym, a teraz bardzo dużo mi zajmuje czasu właśnie ten teatr mój z pokoleń. A to co, dojeżdżasz tam? Założyłam fundację wspierania kultury. Proszę cię. Którą zaczynam pomału rozwijać. Z tymi fundacjami to uważaj, bo oni teraz wszystkie fundacje mają prześwietlać. Oj, ja tam mam za małe pieniądze. Się okazuje, że co fundacja to jakiś wałek. Jakiś przekręt jest. No. Ja wiem, słyszałam o tym, że to tak bywa, że stowarzyszenie czasami lepiej. Ale no mówię, bardzo przejrzyście wszystko mam. Prowadzisz. Nie, to w ogóle tam nie ma za bardzo co, bo na razie to się staram o dotacje, jakieś małe granty u Łódzkiem, coś. Ale powiem ci, że mnie bardzo mile zaskoczyłaś tym teatrem. No ja wiem, bo ty zdobywasz cały czas nagrody. Możemy pogadać o różnych rzeczach. Ja jestem bardzo właśnie, cieszę się, jak prawda mnie bardzo kręci w teatrze, a właśnie ci ludzie są prawdziwi. Totalnie, totalnie. To jest po prostu coś niesamowitego, co ja widzę, bo jestem na każdym spektaklu. Takie mamy zasady, że jestem zawsze mamy krótkie omówienie po. Jestem straszna żyła, męczę ich, a jednocześnie się bardzo kochamy, wiedzą, że to ma sens, wiedzą, że to jest, że oni ocierają się o profesjonalizm, bo mamy wielką scenografię, jeździmy z tą scenografią, nie mając w ogóle sceny widowiskowej. Ja ci powiem, że moja znajoma prowadzi taki teatr w miejscowości Rakszawa pod Rzeszowem i to wygląda w ten sposób, że ona zrobiła z nimi spektakl polegający na tym, że tam jest koło gospodyń wiejskich, orkiestra, no wszyscy, którzy w tej wiosce chcą działać i wygląda to tak, że jak grają, to każda z tych pań przygotowuje jeden posiłek, znaczy wiesz, jedna piecze pączki, druga chleb, trzecia coś i spektakl polega na tym, że oni publicznie zapraszają do stołu. I jedzą wszyscy, super. Odgrywając oczywiście. U nas często jest po spektaklu. Odgrywając całą spektakl. No ja byłem wiesz, zaszokowany, tym bardziej, że jak się okazało, że pan klarnecista, rozumiesz, który tam w tym zespole gra, jest wielkim miłośnikiem samogonu i na każdy spektakl przygotowuje po prostu, wiesz. I normalnie, wiesz, kto ma ochotę, polewają. Ja mówię, taki teatr, to ja rozumiem. Jest bardzo prawdziwy, tak jak chciałeś.
Dobrze, będziemy chyba powoli kończyć, bo im dłużej, tym po prostu, no chcę tu dużo mówić, mniejsza oglądalność. Ja bym chciał, żeby dużo osób obejrzało ten wywiad. Jesteś osobą, która planuje? Staram się, ale generalnie chyba ja jestem bardziej żywiołowa jednak. Mhm. Znaczy jestem bardzo poukładana, ale żywiołowość bierze górę. Czego życzyć? Mądrości. Proszę Państwa, gościem moim była dyrektor Teatru Ludowo-Ofowego z miejscowości Dobroń. Aktorka serialowa i telewizyjna, która uwielbia rysować kartki i dziergać na drutach? Nie. Nasze tworzyć dołko? Kartki, nie, rysować nie. Nie. Tak tworzyć. Tak, tworzyć kartki, tak zwane scrapbookingowo. No i co, no przesympatyczna w ogóle kobitka, Teresa Dzielska. Bardzo dziękuję za Bardzo rozmowę. Dziękuję, dzięki. Możemy tam pomachać. Trzymajcie się cieplutko. No, no pogadalibyśmy jeszcze, ale wystarczy. Dobrze, to absolutnie. Ta? Ja to mogę gadać i gadać. Mnie jak się za język pociągnie, to mi tak w ogóle leci. Płynie mi czas. Dobra, to jeszcze raz pomachaj. W takim razie. Pa, pa. Pa.